ściana należy do Libora Wojtyka, współczesnego fotografa czeskiego. And this wall belongs to Libor Wojtyk, the modern, contemporary Czech photographer. Libor Wojtyk jest fotografem, który porusza się na takiej granicy między reportażem a fotografem dokumentalnym. And Libor Wojtyk is a photographer that moves on a very thin edge between documentary photography and photojournalism. Na pewno zastanawiacie się, jaka właściwie jest różnica między tymi gatunkami fotografii. So, maybe you think what's the difference between those two genders. Prawdopodobnie widzieliście dużo fotoreportaży w swoim życiu. Publikujemy je na przykład w gazetach. You must have seen many photojournalist pictures and examples because we print them and publish them in newspapers. I oczywiście w internecie. And of course in internet. Przede wszystkim fotoreportaż charakteryzuje się tym, że jest wykonywany w tym samym czasie i miejscu i jest zachowana ciągłość akcji. So first of all, photojournalism is based on this, that it's the same time, the same place and the same action. Jest to więc stara antyczna zasada dekoru. So it's the old ancient rule of decorum. Dokument jest dużo bardziej nieokreśloną dziedziną. Document is far more not so precise. Można powiedzieć, że wszystkie fotografie są fotografiami dokumentalnymi, ponieważ dokumentują jakąś rzeczywistość. We can say that all photography that is taken is documentary because it documents some kind of or a piece of reality. But definitely, Libor Wojtyk finds himself in very interesting places. Każde z tych zdjęć mogłoby rozpoczynać jakiś reportażowy cykl. Each of those photos could be a beginning of a photojournalism or photoreportage series. Libor Wojtyk jest profesjonalnym fotografem prasowym. Libor Wojtyk is a professional press photographer. Jednak wykorzystuje sytuacje, w które zostaje wysłany. But he uses the situation that he does in on assignment. I w sposób nieoczywisty wykorzystuje sytuacje, w które zostało wrzucone. And he uses the situations in which he participated in a not so obvious way. Często używając do tego absurdu i sporego poczucia humoru. Often uses a kind of absurd and a specific sense of humor. Sytuacje, które fotografuje, przedstawione są w dosyć surrealistyczny sposób. The situations that he photographs are shown in a very surrealistic way. Ten surrealistyczny efekt jest dokonany za pomocą różnych metod. Przede wszystkim osoby, które występują na zdjęciach, są uchwycone, podglądnięte, nie pozują nam. And the surrealistic feel and surrealistic touch is done thanks to different means. And one of them is the way that he photographs people, so that they are not posing, but they are kind of, he is a kind of voyeur. Jego kompozycje są bardzo dynamiczne. The composition that he uses is very dynamic. Używa wielu perspektyw, zarówno perspektywy żebie, jak i ptasie, jak i fotografuje z dołu i z góry. And he uses many perspectives, for example very low and very high. Co sprawia, że na przykład zwierzęta na fotografii wydają się większe od ludzi. And thanks to this, for example, animals that are taken on the photographs look much bigger than the human being. Używa też specjalnie takich błędów fotografii, czyli że komuś wyrastają rogi z kapelusza. And he also uses a kind of a surrealistic play, that for example, there are horns that are straight from his head, which normally would be a flaw of an image. W jego fotografii ważny jest również kolor. And color is very important in his photographs. I połączenie różnych plam kolorystycznych, czyli granie tak naprawdę znaczeniami poprzez kolor. And also playing with the color and composing the color and giving new meanings just thanks to color.
Spróbujcie rozejrzeć się wokół. Try to look around. I znaleźć takie połączenia, takie kompozycje i takie połączenia przedmiotów, które wydadzą się w tym momencie bardzo absurdalne. And try to find the composition and the combination of objects or subjects of people that will be very funny or obvious or just surrealistic. I koniecznie fotografujcie w kolorze. And also try to take photos in color. Wtedy zobaczycie, jak trudne jest to zadanie. And then you will see how difficult it is. Czekamy na wasze prace. And we are looking for your images. Więcej o fotografii Libora Wojtyka również dowiecie się z linka na dole. And more about this photography at Libora Wojtyka down on the links. Do zobaczenia. See you.